Stołówka w Centrum Onkologii. Przy stole siedzi ksiądz, podchodzi do niego chłopak. Marnie wyglądał fizycznie, łysy, wychudzony, skóra woskowa. Przysiada się do księdza, pytając, czy ksiądz tu z sobą, czy do kogoś przyszedł. Ksiądz mówi: Nie, z sobą, jestem na początku drogi onkologicznej, ale ty to już chyba masz za sobą już pewną historię. Chłopak powiedział, tak, mam na imię Michał, zachorowałem na nowotwór w 16 roku życia. Mając 14-15 lat, byłem jedynakiem rozpuszczonym, który nie modlił się, mimo bierzmowania, z Panem Bogiem nie było mi po drodze. W szkole dokuczałem nauczycielkom. Zresztą ta klasa i ta szkoła to było zbiorowisko takich egoistycznych a dziewczyn i chłopaków. W domu nie było dobrze. Ojciec odszedł od matki, poszedł do młodszej kobiety i w pewnym momencie wykryto u mnie nowotwór. Zacząłem być leczony. Ojciec z matką się umówili, że będą na zmianę mnie odwiedzać. Ale ze względów ekonomicznych ojciec powiedział do matki, że będzie ją podwoził i odwoził. Tak będzie taniej i łatwiej. I któregoś razu zaproponował jej, że może wróci do domu skruszony. Mama się zgodziła. Po roku urodził mi się braciszek. I rodzice mnie poprosili o to, żebym był ojcem chrzestnym. Proszę księdza, mam braciszka. Już teraz wiem, że. Kto będzie jeździł na mojej deskorolce, jak mnie już nie będzie, bo ja pewnie już rodziny nie zdążę założyć. Jedyny dzieciak w rodzinie. W Szkole, dramatyczna zmiana. Jak się dowiedzieli o mojej chorobie, zaczęli razem klasa i szkoła organizować spotkania charytatywne i zbierali pieniądze na moją cześć, na moje potrzeby. We mnie zaszła dramatyczna też zmiana. Kupiłem różaniec, zacząłem odmawiać różaniec, Zacząłem nagrywać rozmowy do swojego młodszego brata, który potem pewnie mu ktoś to odczyta. Napisałem kilka listów do nauczycieli, przepraszając za swoje zachowanie. Proszę księdza, zrozumiałem, że niewiele zostało mi jeszcze czasu do życia i postanowiłem ich do końca nie zmarnować. Rozdysponowałem swoje skromne, osobiste rzeczy. I nagrałem komórką kilka godzin monologu z myślą o moim małym braciszku. Jestem już przygotowany na spotkanie z Bogiem, odnawiając życie sakramentalne i zaprzyjaźniając się z Matką Boską przez codzienny różaniec, póki mi siły starczy. Proszę księdza, aż trudno w to uwierzyć, że ten mój nowotwór przyniósł w życiu tyle dobra. Nie trzeba się bać śmierci. Trzeba się bać, aby nie zmarnować swojego życia. Michał zmarł niespełna cztery miesiące po tej rozmowie. Proszę Państwa, ja tę historię usłyszałem ostatnio, będąc na mszy w swoim kościele parafialnym przy ulicy Mechofera, kiedy ksiądz Piotr to wiernym na mszy odczytał. Poprosiłem go o ten list o ten materiał i postanowiłem Państwu przekazać. Bardzo mnie wzruszyła ta historia i zostawiam Państwa z tym do przemyślenia, że ból, cierpienie w życiu chrześcijanina, w życiu katolika nie zawsze musi oznaczać dramat, porażkę, rozpacz, ale że może przynieść wiele dobrego. Z Bogiem.